Na začátku jsme hráli podle mě líp než protihráč a potom jsme se jako nějak zhroutili, mě přišlo, takže jsme začali hrát vyrovnaně a potom je třeba ve třetí čtvrtině se nám semlala obrana a protihráče tý se proti ní hrát a my jsme nějak zaostávali v tom a jinak jsme podle mě hráli hezký zápas a mohli jsme hrát tedy víc vyrovnaně, ale bohužel se tam někdo naskytl nějaký špatný momentky, ale taky dobrý. Takže já bych chtěl prvně poděkovat soupeři za kvalitní mač a chtěl bych smeknout jako před svým týmem, protože takovou bojovnost jsme opravdu nečekali dneska. Třetí čtvrtina rozdílová, bohužel nezvládnutý tlak od soupeře, zbytečný ztráty, takhle se prostě takovýhle zápasy nevyhrávají. Toť asi vše, nezvládnutá koncovka zápasu. Těžko zajelo nám vyjště na provadzenie v tom meču. Cały čas przeciwnicy bronili strefą 3-2. Bardzo dużo rzutów nam wpadło. Myślę, że też tym wygraliśmy. Wygrywając mieliśmy lekki problem z zawodnikiem numer 2, gdy połapał dużo fauli. Mieliśmy już spokojnie wyszliśmy na prowadzenie. Tak jak Igor powiedział, no, przeciwnicy zaczęli obroną 2-3 w strefie pod koszem i bardzo długo nam zajęło rozbicie tej strefy. Aczkolwiek z każdą minutą łapaliśmy wynik, aż w końcu trzeciej kwarcie udało się, pod koniec trzeciej kwarty udało się wyjść na prowadzenie. I czwarta kwarta już należała do nas i myślę, że szybkimi atakami i tutaj też tym, że zawodnik numer 2, który bardzo ładnie grał w drużynie przeciwnej, złapał dużo fauli, spowodowało to, że udało nam się wygrać ten czwarty mecz. Dziękujemy drużynie przeciwnej za mecz i życzymy powodzenia.